Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w poranku u Hieronima. Dziś nasz program powinien być opatrzony takim logo z napisem live, bo my praktycznie z miejsca zdarzenia do Państwa, to znaczy w studio Hieronima nic poza porankiem się nie wydarzy, ale my po naszej rozmowie pobiegniemy do autorskiej galerii Hall, bo dziś w naszej bibliotece wielkie wydarzenie. Nie waham się użyć tego słowa, bo zawsze wielkim i bardzo wzruszającym wydarzeniem jest dla nas wystawa podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie. Państwo, myślę, że orientują się, że to nie po raz pierwszy, kiedy gościmy tych młodych artystów w naszych progach, ale nie wiem, czy Państwo są na bieżąco, czy Państwo dają radę liczyć, a jeśli ktoś rzeczywiście skrupulatnie te wystawy odnotowuje, no to naliczył ich już w tym roku 23. Za dwa lata czeka nas jubileuszowa 25. wystawa i jestem pewna, że już dzisiaj mogę na ten jubileusz zapraszać, bo to jest takie wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w naszej bibliotece. A ze mną już w odświętnych nastrojach, bo to w końcu wernisaż, pani Iwona Lal, dyrektor. Witam serdecznie. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pani Jolanta Grabczak, pedagog. Dzień dobry. I pani Marta Lipińska-Wałdowska, nauczyciel, dobry duch, który zawsze gdzieś z tyłu stoi, z tyłu, to znaczy za plecami swoich uczniów na bezpieczne wyciągnięcie ręki, ale też za kulisami każdej kolejnej ekspozycji. Wystawa to nie byle jaka, bo z okazji jubileuszu 550-lecia województwa lubelskiego. Jeśli Państwo jeszcze chcieliby wziąć udział w wernisażu, a może nie mieli takich planów, to o godzinie 12 w samo południe rozpocznie się wernisaż. Jeszcze zdążą Państwo do nas dotrzeć. Ale zacznijmy proszę od opowiedzenia, co to za miejsce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. To jest ośrodek, w którym uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ale także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Każdy z tych uczniów ma swój indywidualny potencjał, który w szkole staramy się rozwijać. Praca jest dostosowana do możliwości każdego ucznia i każdy uczeń w naszej szkole, w naszej placówce ma możliwość doświadczania sukcesu i takich ewidentnych swoich dokonań, takich pokonywania swoich słabości i osiągania różnych rekordów na miarę swoich możliwości. Także u nas są dzieci dodatkowo oprócz niepełnosprawności intelektualnej, również są dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością ruchową bądź wzrok czy słuch. Więc tutaj jest cały przekrój niepełnosprawności w naszej placówce, ale mówię, tak jak powiedziałam na początku, każde dziecko jest indywidualne i z każdym nauczyciel stara się w sposób indywidualny pracować i rozwijać jego umiejętności i doprowadzić do sukcesu jakiegokolwiek. Bo to ten sukces wydawać się czasami może, że to jest, nie wiem, osiąganie rekordów. Natomiast dla naszych dzieci są to bardzo takie codzienne sprawy i to też dla nich będą sukcesy. I taka wystawa dla naszych uczniów jest bardzo ogromnie nobilitująca. Uczniowie czują się
bardzo dowartościowani, że nie tylko na poziomie szkoły jesteśmy w stanie podziwiać ich pracę, ale że właśnie tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, przez te 23 lata Państwo nas w tym wspieraliście również jako biblioteka, że uczniowie mogą pokazać tu swoje prace i przez bibliotekę wiemy, że się przewija bardzo wielu ludzi, którzy nawet przechodząc zahaczą, spojrzą, rzeczywiście będą oglądać pracę naszych uczniów. I to jest tak, że szczególnie w czasie wernisażu, kiedy ci młodzi artyści są z nami, oni są bardzo dumni, bo jest takie autentyczne zainteresowanie ze strony publiczności, żeby podejść, żeby obejrzeć. I naprawdę ci młodzi ludzie wtedy rozpromienieni tłumaczą nam, pokazują. To jest coś fantastycznego. Czy od zawsze twórczość plastyczna była elementem edukacji w Pani doświadczeniu? Zawsze był to element edukacji, natomiast inaczej spostrzegany. Bardziej był od strony takiej nauczycielskiej, typu czy wymagania są realizowane, czy dane zadanie jest dobrze wykonane, czyli czy jest wycinanie, malowanie, odrysowanie, czy rysowanie, czy posługiwanie się danymi kolorami, farbami, kredkami lub tam innymi środkami artystycznymi. Natomiast to z czasem się zmieniło, dlatego że ja zauważyłam, że warto doceniać dzieci, warto doceniać ich pracę, że dzieci faktycznie się cieszą z tego, co wykonują i że warto to prezentować także w środowisku, poza szkołą. I starałam się też, aby znaleźć takie miejsce, gdzie będziemy mogli prezentować te prace, ponieważ uczniowie też się kompetencji różnych uczą, także społecznych, także takich prostych typu dziękuję, przepraszam, zapraszam do obejrzenia swojej pracy, jestem dumny, właśnie ja to zrobiłem z takim uśmiechem, czy też z dużym zaangażowaniem, nawet powiedziałabym z takim twórczym nerwem. Także warto docenić nasze dzieciaki właśnie za ten wkład ich pracy, nawet najmniejszy. Czy może ja tutaj dodam, że też jakby, bo Marta mówiła, że jest jakaś taka perspektywa i że teraz jest coraz więcej takich miejsc, gdzie możemy właśnie prezentować te nasze prace, że takie, staramy się właśnie tworzyć takie środowiska przyjazne, bo oprócz tego, że biblioteka, to też mamy taką współpracę nawiązaną z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z UMCS-em. Też przez wiele lat były wystawy w Galerii Olimp, także jest coraz więcej takich środowisk, tak, gdzie możemy właśnie prezentować te nasze prace i też bym powiedziała, że jakby ważne jest też to z takiego punktu widzenia uczniów, że oni też w oczach rodziny czy najbliższych też mogą tak zaistnieć jako takie ważne osoby, że często jest tak, że zapraszają, nie wiem, rodzinę, na przykład sobie przychodzą w weekend całe rodziny, żeby oglądać te prace, także takie budowanie pozytywnego też obrazu dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie. To też jest taki no, nasz cel i jakby to się tutaj dzieje właśnie poprzez takie działania, które podejmujemy. Ja jeszcze dodałabym, że prezentacja prac to jest jedno, ale my zawsze podkreślamy, że te prace zostają z nami na dłużej, bo to są prace, proszę Państwa, różnorodne i zaraz też poproszę, aby o tym bliżej opowiedzieć, ale ja zawsze mówię i chwalę się wręcz, że korzystam z ceramicznej miseczki, którą kiedyś dostałam w prezencie i to jest naprawdę jedyna i niepowtarzalna, unikatowa rzecz. Ale gdyby Państwo przeszli po bibliotece, po tych często zakamarkach, które nie są dostępne dla czytelników i zobaczyli nasze biurka. Na tych biurkach bardzo często stoją figurki, gdzieś jest jakiś breloczek, zawieszka. Te prace zostają z nami na dłużej, bo to są nie tylko tradycyjne rysunki, prawda? No tak, nasi uczniowie nie tylko właśnie mówię typu kredka i farba, ale też różnego rodzaju kolaże.
są realizowane też w szkole. Bardzo dobrze działającą mamy bibliotekę i pani z biblioteki różne innowacje wprowadza, czyli to spotkanie z książką to nie tylko tutaj w bibliotece i wystawa prac, ale także też taka praca z książką w szkole, tak? Więc są i labbooki, i przeróżne inne działania z tą książką i te prace są, czy to są wydzieranki, czy farby, czy plastelina, czy właśnie chociażby pracownia ceramiczna, którą posiadamy w swoich zasobach, ale także też uczniowie realizują się bardzo w takich czynnościach aktywności takiej ruchowej, sportowych, więc też tego rodzaju zajęcia, ale tak, śladem takim, który pozostaje z nami na długo, bardzo długo, to są właśnie tak jakby wyroby ceramiczne. Powiem szczerze, że nauczyciele odchodzący na emeryturę ze szkoły bardzo często, nie wiem jak pani Marta, ale bardzo często gdzieś tam w swoich zasobach, w starych szafkach, gdzieś mają te prace tych uczniów i tak sobie wyciągają i przypominają, że a, no bo to taki uczeń zrobił, tak? Więc to zostaje z nami i te takie namacalne ślady. Natomiast rzeczywiście uczniowie bardzo są tacy docenieni i jest to dla nich bardzo ważne, tak? Myślę, że dla każdego człowieka takie uznanie w oczach drugiej osoby jest bardzo znaczące i to, co pani Jola powiedziała, również tak, że ta rodzina jednak dostrzega, że jejku, ale on to potrafi. On ma swoją wizję świata, tak? Ten uczeń ma swoją wizję świata i to nie to, że jak prawdziwy artysta, jeśli będzie widział słońce na różowo, to słońce będzie różowe w jego obrazach czy w jego pracach, tak? Więc tutaj myślę, że ta inwencja taka artystyczna naszych uczniów jest bardzo szeroka i no mamy nadzieję, że dalej będziemy to podtrzymywać. Też robimy dużo rzeczy plastycznych, takich tematycznych, czyli po prostu przestrzennych. Wykorzystujemy różne rzeczy przyrodnicze, czy szyszki, czy kasztany, czy suche, zasuszone, na przykład kwiaty, czy też inne obiekty, które do kompozycji nam się jak najbardziej przydają. I to są tematyczne, na przykład na jesienne bukiety robimy z zasuszonych liści. Ale robimy też bardzo fajne ozdoby na choinkę, które dzieci bardzo lubią. I tak samo robimy na wielkanocne różnego rodzaju ozdoby z wykorzystaniem przeróżnych rzeczy. Powiem, że na choinkę to w ogóle można nawet zrobić stutek papieru toaletowego, tylko trzeba mieć pomysł. Dzieci bardzo chętnie ten pomysł podłapują i realizują bardzo fajne rzeczy. Wspomnę tutaj stroiki zawsze robione przed świętami różnymi metodami i z różnych na przykład bardzo atrakcyjnych, ale też bardzo takich przyziemnych naszych artykułów zbieranych. Dużą pomoc tutaj zawsze rodzice ofiarowali, przynosząc różne rzeczy i pytając się, czy się coś przyda. Ja sobie bardzo ceniłam taką pracę, mówię w czasie przeszłym, ponieważ ja w tej chwili jestem na zasadzie wolontariusza już, a nie takiego typowego nauczyciela, co też jest fajnym doświadczeniem. I ci rodzice mieli taką część właśnie zawsze twórczą w dostarczaniu różnych artykułów na zajęcia. Niektórzy sobie to też, widziałam, cenili, bo później z ciekawością pytali się, jak wykorzystujemy te różne artykuły. Znaczy bardzo często jest tak, że naszym uczniom trzeba dostarczyć materiał, środki i oni tworzą przeróżne rzeczy, tak? Tu też bardzo dziękuję całej kadrze pedagogicznej ośrodka, bo gdyby nie nauczyciele, to uczniowie też nie rozwinęliby tych swoich umiejętności, nie mieliby możliwości przelania nawet na ten papier przysłowiowy tego, co potrafią zrobić, tak? Więc tu też bardzo często jest tak jakby, tak jak pani mówiła też wcześniej, że pani Marta stoi za
plecami tego ucznia. Tak, bo za każdą pracą jest też raz, że jest autorem dziecko, ale dwa, stoi nauczyciel, tak, który może coś podpowie, a może dostarczy jakiegoś środka plastycznego wyrazu, którego to dziecko samo nie dostarczy sobie. Natomiast tutaj rzeczywiście tak jakby tymi drugimi rękoma każdej pracy jest nauczyciel, który wspomaga tego ucznia, może go w jakiś sposób nakierować, czy tak jak mówię, wykorzystanie też tej technologii informatycznej w szkole, właśnie takie tablice interaktywne, to co też pani Marta na pewno wykorzystuje, właśnie typu, że dziecko widzi coś na obrazie, na tablicy interaktywnej i potrafi na przykład odwzorować w jakiś sposób swój własny, autorski na papierze. Tak, do tej pory lubię na przykład przynosić albumy, które dzieci oglądają i z tych albumów wybieramy coś i można je znaleźć w internecie i na tablicy interaktywnej. Tak niektóre prace na tej wystawie też powstały. Bardzo fajne z całej okolicy, z całego województwa lubelskiego. Zaraz powiemy więcej o tej wystawie, która wpisuje się w jubileusz 550-lecia województwa lubelskiego. A ja chciałam przypomnieć słowa pani Marty, która nie pamiętam już, czy rok temu, czy kilka lat temu, bo mówimy co roku o tej wystawie i co roku państwa na nią zapraszamy. To były takie wzruszające słowa o tym, że czasami to jest też kwestia po prostu podtrzymania i poprowadzenia tej małej rączki, która nie jest na tyle władna, aby coś tak samodzielnie wykonać, ale ta bezpieczna dłoń nauczyciela jest zawsze blisko. To jest też piękne w ośrodku. Tak, jak najbardziej. To jest docenienie dziecka za jego chęć, za jego trud w wykonaniu czegoś, mimo tego, że jest bardzo z dużym porażeniem, na przykład z dużym niedowładem, ale chce zrobić, więc się prowadzi rękę, proponuje różne kolory czy różne formy, bo to też jest ważne, bo to, że dziecko ma niewładną rękę, to nie znaczy, że nie może dokonać wyboru. Że nie ma pomysłu. Ono dokonuje, tak, i daje nam znak i możemy daną pracę właśnie zgodnie z jego wolą zrobić. I takie dzieci też bardzo często potrzebują tego docenienia i tej pomocy, wspomagania po prostu. Albo niektóre dzieci potrzebują pewności, potrzebują usłyszeć, tak, potrafisz to zrobić, zrób to powoli, jak coś to pomogę. Jeżeli chcesz, to potrzymam na przykład gorący klej, jeżeli się boisz, ale jak chcesz zrobić, to zrobimy to razem. I wtedy jest piękny uśmiech na twarzy i jest praca, bo czasami dziecko po prostu się boi, tak? A jak troszkę tak wesprzemy i emocjonalnie, i będąc przy dziecku, całkiem spokojnie, całkiem normalnie to dziecko się rozwija i zdobywa właśnie te swoje szczyty, bo warto to robić. Zrobimy to razem. To są te magiczne słowa, prawda? Ogromną wartość ma obecność drugiego człowieka. No tak, bo właśnie też tu chcę powiedzieć, że nasi uczniowie funkcjonują na różnym poziomie, mają różną taką sprawność i właśnie to, o czym mówi pani Marta, że jakby każdy potrzebuje też takiego indywidualnego podejścia i że takich indywidualnych też środków, indywidualnych środków wsparcia i że każde dziecko, no tak jak każdy z nas jest inny i jakby u nas nawet to, że właśnie są mniejsze klasy, to jakby jest taka możliwość, że możemy zauważyć taką indywidualność każdego dziecka i że możemy to wykorzystywać i jakby, no nie wiem, jest trochę więcej czasu, że tak powiem, na to, żeby zająć się jakimś konkretnym dzieckiem i no i nie wiem, jakoś wspólnie dochodzić do tego, jakie są mocne strony dziecka, jakie słabe, co jakby na czym dziecku zależy, co lubi. Także to jest taki atut też tutaj naszej pracy i o takiej naszej struktury, jaką tutaj mamy w ośrodku. Dzieci mają niesamowite pomysły, ale jakżeby mogło być inaczej, skoro mają też możliwość
czerpania inspiracji. Państwo nie tylko bywają u nas w roli bohaterów wydarzenia, czyli dzieciaki jako artyści, ale przychodzą także całe grupy odwiedzać wystawy, które są prezentowane w naszej galerii. To jest niesamowite. Powiedzmy też o tym, jak dzieciaki reagują, jakie to jest dla nich wydarzenie, bo my naprawdę, mając okazję to obserwować, zawsze bardzo się cieszymy i czasami jak wystawa dopiero się wiesza, to już gdzieś pojawiają się słowa: o, ta wystawa naszym dzieciakom się spodoba, bo to już są nasze dzieciaki. Tak, faktycznie tak jest, bowiem przychodzimy tutaj z różnymi klasami właśnie, w różnym wieku. Ostatnio też byliśmy i też się wybieramy, bo wystawy fajne są, bardzo ciekawe. I dzieci bardzo chłoną, w bardzo różnym stopniu, bardzo różnie reagują na różne obrazy i różne kolory. Niektóre są bardzo władcze, bo na przykład ja bardzo lubię przychodzić z nimi i opowiadać im o danym obrazie, więc mnie szybko łapią za rękę i chcą tylko dla siebie zawłaszczyć. Ja mówię: nie, no poczekaj, bo inni też tutaj chcą się czegoś dowiedzieć. Więc faktycznie widać na twarzy, że chłoną, że reagują, że przeżywają, że mają różne emocje, że słuchają, że zapamiętują, że jeszcze jak wrócą do szkoły, to próbują namalować coś, co widziały na wystawie. Każdy sobie wybiera jakiś właśnie obraz i potrafi coś pokazać lub opowiedzieć o nim. Także no, ja jestem zachwycona reakcjami dzieci, jak z nimi przychodzę do Państwa na różne wystawy. To nam bardzo pomaga, także w rysowaniu i także w otworzeniu się dzieci na sztukę i na tworzenie, także swoje, bo pokazujemy, że to może być w różny sposób, ten kolor, ten kształt, temat, różnie realizowany. Jest on czasami wesoły, a czasami bardzo poważny i smutny, bo i takie są obrazy, i takie wystawy, gdzie my pewne rzeczy tłumaczymy. I dzieci faktycznie widać, że czują, wczuwają się. Także jest to niezapomniane wrażenie. Bardzo jestem ciekawa tych wrażeń po wizycie na wystawie pani Krystyny Głowniak. Państwa także na tę wystawę zapraszam, w poszukiwaniu światła i koloru. Pani Krystyna, jak sama powiedziała, nigdy w tych poszukiwaniach nie ustaje. I mam wrażenie, że nowe poszukiwania także w tych młodych artystach się zrodzą. Bardzo ważne jest, o tym już powiedziałyśmy, wyjście dzieci do świata. I chciałabym zapytać, czy w pani ocenie świat życzliwie dzieciaki przyjmuje? Czy to się zmieniło na przestrzeni lat? Ten współczesny świat rzeczywiście tworzy dla nich taką bezpieczną przestrzeń? Ja myślę, że mamy nadzieję, że coraz tak, bardziej środowisko ludzi neurotypowych jest otwarte na przyjmowanie różnych zachowań naszych uczniów, ale nie tylko naszych, tak? Bo tych osób niepełnosprawnych jest ogrom w naszym otoczeniu i że tak powiem, wszelkiego rodzaju kampanie, projekty, programy, które są realizowane przez różnego rodzaju organizacje. Natomiast myślę, że każde takie wyjście, tak jak dla naszych uczniów, mówiąc o naszych uczniach, to każde wyjście, gdziekolwiek, czy jest to biblioteka, czy jest to kino, teatr, czy chociażby jakieś muzeum, czy park, czy ogród botaniczny, cokolwiek, jest to dla nich bardzo takie ważne, tak? Oni poznają, tak jak i dzieci w szkołach masowych poznają świat poprzez doświadczanie tego świata. Więc tutaj te nasze dzieci, rzeczywiście nasi uczniowie bardzo się cieszą z każdego wyjścia, z każdej wycieczki. Tu pani Jola dużo może opowiadać o różnego rodzaju programach i projektach, bo bardzo wiele takich projektów realizuje.
pracuję na terenie szkoły, organizuję jako pedagog wiele wycieczek. Także ja myślę, że rzeczywiście tak, na przestrzeni tych, no myślę, ostatnich lat, bardzo sytuacja osób niepełnosprawnych uległa zmianie, tak? Są dostrzegane, są łamane te bariery architektoniczne chociażby, tak? Cały czas naszym marzeniem wszystkich chyba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest pozyskanie jakiegoś autokaru, który mógłby wozić takie osoby na wózkach. Więc to też jest tak jakby taka bariera, której nie jesteśmy w stanie pokonać, a dużą część osób mamy poruszających się na wózkach, więc tutaj rzeczywiście jest ta bariera, natomiast rzeczywiście społeczeństwo już zupełnie inaczej reaguje. Ludzie rozumieją różnego rodzaju zachowania, aczkolwiek nie wszyscy, ale to chyba nigdy nie będzie tak, że każdy z pełną akceptacją przyjmie osobę niepełnosprawną z różnymi jej jakimiś dysfunkcjami, tak? Ale rzeczywiście idzie to ku lepszemu. Mamy olbrzymi wybór, już padły tutaj słowa projektów, pomysłów, wycieczek. Coś takiego, o czym jeszcze parę lat temu nie pomyślałaby Pani, że można to zrealizować? No na przykład teraz to, co mi przychodzi do głowy, to taka ogólnie, że większa dostępność różnych placówek dla naszych dzieci, na przykład to, że od jakiegoś czasu są na przykład takie seanse przyjazne sensorycznie w kinie, że możemy sobie zamówić taki seans tylko dla nas i tam no, musi być określona liczba osób, no ale właśnie, że są troszkę takie, dźwięk troszkę wyciszony, że są światło trochę przygaszone, także jakby widzimy, że coraz więcej jest takich miejsc, no na przykład też myślę, że te wystawy, bo też oprócz wystaw plastycznych organizujemy też wystawy takie fotograficzne, gdzie prezentujemy aktywności naszych dzieci, takie no, przeróżne takie aktywności w szkole czy też poza szkołą i to, że możemy prezentować te wystawy na przykład właśnie na uczelniach czy spotykać się ze studentami, że to też jakby wcześniej no, chyba, znaczy może były też takie sytuacje, ale że to bardziej studenci przychodzili do nas. A teraz, że my mamy możliwość właśnie spotykania się ze studentami u nich na uczelni, że są zajęcia, że właśnie też są wernisaże, także no nie wiem, to jakby tak najbardziej, co mi przychodzi do głowy w tym momencie. No też oczywiście te wszystkie wycieczki, na które jeździmy, no to chyba takie, nie wiem, chyba najważniejsze, chyba że coś jeszcze komuś. Tak, bo wycieczki są kopalnią wiedzy dla dzieci, bo poznają po prostu w danym środowisku różne rzeczy, zarówno historyczne, jak i przyrodnicze, ale też i społeczne, bo kiedyś, proszę Państwa, dzieci niepełnosprawne w zasadzie siedziały tylko w domu, to mówię o swojej pracy, jak zaczynałam, nie chodziło się z nimi po ulicach miasta, tylko na jakoś o tam wycieczkę w obrębie szkoły, natomiast ich się jakby nie prezentowało w szerszym społeczeństwie, tak, ukrywano. Także rodzice ukrywali swoje dzieci, bo się wstydzili, bo inni wytykali palcami i po prostu nie rozumieli wielu zdarzeń, których przyczyną były na przykład dzieciaki. Z różnych względów to się odbywało. Później się troszkę zaczęło zmieniać. Ja jestem zadowolona z tego, że inaczej patrzy się właśnie na problemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, bo one zasługują na to, bo są ludźmi pełnoprawnymi. Więc jeżeli są ludźmi pełnoprawnymi, to zróbmy wszystko, aby mogły odbierać świat w jak najszerszym tego znaczeniu, czyli żeby mogły się nauczyć i bywać w różnych miejscach, tak? Przeżywać, doskonalić się, poznawać. Bo są ludźmi. Tak jak dajemy prawo do rozwoju naszym dzieciom z normą intelektualną, tak samo mają te dzieci prawo do przeżywania i do bycia w pełni człowiekiem. Więc to się zmieniło na korzyść. Co prawda jeszcze niedawno spotkałam się
z tym w zeszłym roku, a nawet w tym kalendarzowym, że pani zapytała się, a dlaczego my, no troszkę była zniecierpliwiona, ponieważ był tłok w Trójce, a dlaczego my podróżujemy takim autobusem, a nie wynajmiemy sobie autokaru. To ja po prostu tłumaczyłam pani cierpliwie, że czasami nie mamy środków na wynajęcie takiego autokaru, bo to dosyć drogo kosztuje. Chętnie może byśmy pojechali, może mówię, bo z drugiej strony dzieci też uczą się jeździć normalnymi autobusami. Kiedyś podróżowały dużo normalnymi autobusami do szkoły, teraz są busami przewożone. To jest i plus, i minus. Plus jest taki, bo może jest wygodniej rodzicom i dzieciom takim busem przejechać, a minus jest taki, że społeczeństwo straciło jakby dzieci, tak, jeżdżące z widoku, a takim autobusem, i dzieci też już inaczej się może zachowują, a tak jeżdżąc codziennie, one też się uczyły zachowania normalnego w autobusie. To są i plusy, i minusy wszystkiego. Tak pięknie powiedziały całkiem niedawno dziewczyny z Głuchego Miasta, kiedy rozmawiałyśmy o dostępności współczesnego świata. Podsumowały naszą rozmowę słowami: dostępność to ludzie. Dostępność to my, to państwo, to każdy z nas. I cieszymy się, że nasza instytucja jest tą instytucją dostępną, jeśli chodzi o podejście, bo oczywiście zmagamy się z barierami architektonicznymi, ale nie my jedni i po prostu taka jest rzeczywistość, ale staramy się, aby barier w nas samych po prostu nie było. Pani dyrektor trzyma w tak. dłoniach zaproszenia na wystawę. Nie wiem, czy widać. Te zaproszenia są takie formalne, powiedziałabym. Jeśli państwo dokumentują życie kulturalne, czy to naszej biblioteki, czy Lublina w ogóle, to oto kolejne zaproszenie do kolekcji. Ale to jest ten moment, czas biegnie nieubłaganie i my musimy powoli kończyć program, bo ostatnie przygotowania piętro wyżej do wernisażu i do przyjęcia młodych artystów i ich gości. Także ja poproszę o to oficjalne zaproszenie z ust pań, bo państwo jeszcze zdążą do nas dotrzeć. Zapraszamy oczywiście jak najbardziej. Bardzo chętnie będziemy widzieć państwa wszystkich na wernisażu naszej wystawy 23, jak już pani mówiła na wstępie. 23 już wystawa w bibliotece, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i jest to wystawa Lubelskie dawniej i dziś, taki nosi tytuł, czyli państwo zobaczą na pracach i Lublin, ale również tereny wokół Lublina i to województwa lubelskiego. I ta wystawa jest z okazji 550-lecia województwa lubelskiego, także bardzo serdecznie zapraszamy. Ja zapraszam w imieniu własnym, w imieniu kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim w imieniu naszych uczniów, autorów prac plastycznych, które znajdą się na wystawie. Którzy jak zwykle będą, oprowadzą państwa, wszystko pokażą, wszystko wyjaśnią. Czy to był dla nich trudny do zrealizowania temat? Bo ja pamiętam, kiedy tematem wystawy była szkoła, czyli to środowisko takie najbardziej na wyciągnięcie ręki, a województwo lubelskie? No to już było większe wyzwanie, takie województwo lubelskie. Tak, było wyzwanie, są różne tematy, różne prace dzieci, bo różnie można było to województwo odbierać. Jest elementy z ubiorem, są elementy z podróżowaniem, czyli na przykład wóz, ale dawny, a auto obecne. No są takie bardzo fajne, ciepłe rzeczy, właśnie adekwatne
do poznawania naszych dzieciaków. Oczywiście jest dużo Lublina, dlatego że ten Lublin jest bliski dzieciom i jest łatwiejszy do zrealizowania, bo chodzą na Stare Miasto i chodzą po Lublinie. Ale też jest praca z Polskiego Parku Narodowego. Zapamiętałam, ponieważ dzieciaki zadały mi pytanie, pani, czy wiesz, co to jest? I musiałam się gimnastykować, żeby tak odgadnąć, co to jest. Tak. Wspomnienia z wycieczki ostatnio. Tak, a propos wycieczki właśnie chciałam powiedzieć, bo wróciły z wycieczki i fajnie zrobiły kładkę taką edukacyjną, drogę i pod spodem właśnie te trawy takie, bo tam były bagna, tak, prawda, i to zapamiętały, to były dla nich praca klasowa ważna i to zrobiły. Poza tym te spojrzenie dzieci na różne też architektoniczne rzeczy jest takie ciekawe właśnie z wykorzystaniem tej tablicy interaktywnej, z wykorzystaniem tych wycieczek, z wykorzystaniem albumów mogły różnymi środkami dostępnymi realizować. Są też takie troszkę półprzestrzenne prace, bardzo ciekawe. Naprawdę jest duży wybór i z powodzeniem można oglądać dłuższy czas i nawet komentować, bo dzieciaki wtedy są zadowolone. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeśli nie dziś na wernisaż, to wystawa oczywiście dostępna dla Państwa w autorskiej galerii Hall. Tam nie potrzeba biletu, nie potrzeba wejściówki, trzeba po prostu wejść do naszej biblioteki. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy program zrealizowała dla Państwa ekipa studia WBP. Marek Semeniuk, Marek Janik, Agata Kozioł, Dorota Mościbrocka. Zapraszamy. 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 Dziękuję. Zapraszamy.